Jesteśmy na finale indywidualnych mistrzostw Polski. Jak myślicie, jakie będzie dzisiaj podium? No, jak na razie się zapowiada, chyba myślę, że będzie Patryk Dudek, choć kibicuję Grześkowi i mam nadzieję, że mu się uda. No jak tam? Grzesiu Zyngota, no nie ma innej opcji. Myślę, że do Grzesia Zyngoty. A pozostałe miejsca na podium? Piotrek Pawlicki i może Patryk Dudek. No pochodzę z Leszna, więc zawodnicy tutejsi, nasi leszczyńscy, ale oczywiście widać, że bardzo mocny dzisiaj będzie Patryk Dudek i nasi zawodnicy. Zapytam o Grzegorza Zęgota, kibicujesz mu? Oczywiście, jestem leszczynianką, więc tak. Różnie bywa tutaj, faworyci jednak są, muszą się wiele natrudzić, bo na przykład Robert Miśkowiak czy Krystian Pieszczek, których nie stawiałam na czele, gdyby stawki przed tymi zawodami, robią kawał dobrej roboty i psują trochę szyki. Na przykład broniącą tytułu Maciejowi Janowskiemu czy leszczyńskim bykom. No, na chwilę obecną trochę rozgoryczenia, bo nie ma walki na to, że jest jazda Gęsiego. Myślę, że to jest trochę nie do walki, ale ogólnie kibicom może się podobać. Nastawienie jak zawsze jest takie, żeby zwyciężyć, ale dzisiaj tych punktów za dużo straciłem, 7 punktów. To w zasadzie wynik jest, no nie do końca jestem usatysfakcjonowany. To był finał Mistrzostw Polski, wiadomo, w finale jedzie się po to, żeby zwyciężyć, bo to zwycięzca jest zapamiętany najdłużej i zapisuje się w annałach jakichś tam historii. A każde następne miejsce już jest no mniej wartościowe, ale podium zawsze jest podium i medal zawsze jest medal. Liczyłem na to, że dzisiaj gdzieś tam powalczę o to i sprawię jakąś taką fajną niespodziankę sobie, mojej ekipie, która pracuje na to wszystko i kibicom i się uda, bo przez ostatnie sezony było blisko. Zazwyczaj czegoś niewiele brakowało do tego, żeby na te podium wjechać i dzisiaj miałem fajne warunki, bo tor, który doskonale znam, dobrą formę sportową i oprócz tego szybki sprzęt, no to wszystko najczęściej składa się na to, żeby ten wynik był dosyć taki dobry i obiecujący. Ja to wszystko miałem, ale no brakło, uważam, że dobrych startów i tego mi dzisiaj brakowało. Nie wygrywałem tak jak zazwyczaj potrafiłem to robić i potrafię to robić. Muszę tutaj przemyśleć, co jest powodem tego. Od jakiegoś czasu tak troszeczkę te starty nie są takie jak umiem, jak potrafię i w zasadzie zastanawiam się, skąd to się wszystko wzięło. Ale co, no dzisiejsze zawody, historia, to już było, to już minęło, 7 punktów, w zasadzie 1 punkt brak do tego, żeby być może pojechać w barażu, bo Maciek Janowski akurat wjechał na same podium z 8 punktami, więc niewiele, a mogło to wyglądać inaczej, ale mimo wszystko tych błędów dzisiaj było za dużo. No, przegrywałem starty, ten wyścig pierwszy, ten pierwszy łuk układa się już dosyć trudno, no bo rywale będąc z przodu już obierają te najlepsze ścieżki, które są do wyboru, a będąc z tyłu, no to już bierzesz to, co ci zostawią i to wszystko już jest w zasadzie pogrzebane. Pozdrawiam moją żonę, córkę, tutaj mojego bratańca. Pozdrawiam Karolinę Łukaszewską, to jest niestety w pracy. Figa ją zatrzymała, ale do zobaczenia na Smoków następnym razem. Chciałabym pozdrowić mamę, która teraz kibicuje przed telewizorem i wszystkich fanów Grzesia. I mam nadzieję, że będą cały czas mu kibicować na dobre i na złe. Ładnie, tak samo wszystkich kibiców pozdrawiam. Kibicuję oczywiście Grzesiowi i nie tylko. Speedway jest the best, najpiękniejszy w świecie.